Realme czy Redmi? Gdybym dostała złotówkę za każdym razem, kiedy ktoś zada mi to pytanie, no to myślę, że mógłbym polecieć już na jakieś ciekawe wakacje. Jakby nie patrzeć, jeśli chodzi o te urządzenia, to zdominowały one średnią półkę i faktycznie pojawiają się w wielu zestawieniach i porównaniach. A tutaj mam najnowsze modele, które definiują właśnie tę średnią półkę. Realme 9 oraz Redmi Note 11. Sprawdzam je, aby powiedzieć Wam, który będzie lepszy dla Was. Wydaje się, że producenci doszli już do konsensusu, gdy chodzi o wykończenie smartfonów w średniej półce cenowej, bowiem zarówno w Realme 9, jak i Redmi Note 11 znajdziemy z tyłu plastik, na bokach plastik, a z przodu szkło. I tutaj Realme dostaje pierwszy mały punkcik za to, że zdecydowało się na Gorilla Glass 5, które jest trwalsze od generacji trzeciej, którą znajdziemy w Redmi Note 11. Natomiast jeśli chodzi o wykończenie tyłu, bo chciałbym o tym jeszcze powiedzieć, tutaj trzeba przyznać, że Realme poszło w odważny ton i faktycznie to, co widzimy tutaj, czyli holograficzny wzór przestrzenny, tak naprawdę nie jest przestrzenny. To jest płaski tył, który mieni się w taki sposób, że sprawia wrażenie tej przestrzenności i trzeba przyznać, udaje mu się to całkiem dobrze. Mnie się podoba, dużej liczbie osób, z którą rozmawiałem także, więc na pewno jest to coś, co przyciąga wzrok. Jeśli przyglądaliście się specyfikacji, to na pewno zauważyliście, że wydaje się, że te urządzenia są podobne, ale jeżeli chodzi o ergonomię, tutaj wygrywa Realme z jednego prostego powodu. Jego boczne ramki nie są płaskie, a są zaoblone, a właściwie ścięte w taki sposób, by poprawić chwyt. I to się dobrze komponuje też z tylną klapką obudowy, która też jest odpowiednio zaoblona. Po prostu pewniej trzymało mi się to urządzenie niż w przypadku Redmi Note 11. No i warto zaznaczyć też, że jeżeli chodzi o tył obudowy, no to mniej widoczne na nim są odciski. Oczywiście nie jest tak, że są one w ogóle niewidoczne, ale myślę, że rzadziej będzie trzeba przecierać niż w przypadku Redmi Note 11. Gdy chodzi o przyciski na bokach, w Redmi Note zdecydowano się, by znalazły się one wszystkie po prawej stronie, natomiast w Realme 9 znajdziemy je po lewej i po prawej stronie i wydaje mi się, że to jest sensowniejsze rozwiązanie, bo faktycznie nie klikniemy przypadkowo przycisku głośności albo nie odblokujemy ekranu, kiedy tylko chcieliśmy coś ściszyć. Po prostu mamy te przyciski rozrzucone po obydwu stronach. No i jeżeli chodzi o to, co dzieje się na bokach, no to myślę, że tutaj trochę ciekawiej może być faktycznie w Redmi Note 11, bo mamy drugi głośnik z systemu stereo, mamy pilota podczerwieni i gniazdo słuchawkowe, które jest w innym miejscu niż port ładowania USB. Dla mnie to takie trochę nieergonomiczne, bo ja gdy chowam telefon, to faktycznie on jest dołem do góry i wtedy tam jest gniazdo słuchawkowe, tak jak w Realme 9, i to jest bardziej przydatne, natomiast to jest rzecz, do której pewnie można się przyzwyczaić. Jeśli jeszcze czegoś miałbym się czepiać, to nie rozumiem, czemu w Redmi Note 11 obwódka wokół wyspy aparatu no jest błyszcząca, bo przez to zwraca to uwagę na ten aparat, a to chyba nie ma za bardzo sensu, bo właśnie chyba o to chodzi w tych cięciach, żeby były one jak najmniej widoczne. Natomiast w tej kategorii wykonania i ergonomii punkt wędruje do Realme. A jak jest z ekranami? Obydwa urządzenia mają ekran z odświeżaniem 90 Hz i są to matryce w rozmiarze około 6,4 cala. W przypadku Redmi Note 11 jest to 6,43 cala i tutaj myślę, że można postawić znak równości między tymi ekranami. Po pierwsze, to jest dobra wiadomość, to są świetne ekrany w tej klasie cenowej i naprawdę nie będziecie rozczarowani, a ludzie, którzy w ogóle przesiadają się ze znacznie starszych smartfonów, powinni być bardzo zadowoleni. Z początku wydawało mi się, że telefony nieco inaczej wyświetlają kolory, ale okazało się, że po prostu w Redmi Note 11 domyślnie włączony jest tryb żywy, który można też aktywować w Realme i tutaj akurat trochę szkoda, jeśli chodzi o te ustawienia ekranu, bo w Realme są one nieco mniej zaawansowane niż w Redmi, chociaż też myślę, że nie przekłada się to aż tak bardzo na jakość wyświetlanego obrazu, za to w Realme w ustawieniach znalazłem funkcję dla tych, którzy cierpią na schorzenia związane z brakiem widoczności wszystkich kolorów, więc to też warto odnotować jako taki mały plusik. Jeśli zaś chodzi o codzienne korzystanie, nie, przez moment wydawało mi się, że ekran Redmi Note 11 jest nieco jaśniejszy, ale okazało się, że faktycznie tak nie jest, gdy już wyrównałem kolory, to ten bilans jest naprawdę bardzo równy i remisowy. Jeżeli chodzi właśnie o kolory, to obydwa ekrany prezentują bardzo żywe barwy. Jeśli chodzi o kąty widzenia, też postawiłbym na remis, a jeśli chodzi o kontrast, to mam wrażenie, że jednak w Realme jest on odrobinkę lepszy. Oczywiście obydwa urządzenia obsługują materiały w HDR-ze i faktycznie też są w stanie poprawiać to wyświetlane wideo, natomiast w Realme ten kontrast wydaje się być ciutkę lepszy, ciutkę bardziej naturalny, przynajmniej na tych materiałach, na których ja testowałem, ale to jest taka różnica, że nie zobaczylibyście jej, jakbyście nie mieli dwóch telefonów obok siebie, po prostu jest ona niemal niezauważalna i myślę, że gdy chodzi o ekrany, to nie będziecie rozczarowani żadną z tych propozycji, ja tutaj stawiam remis. Przechodzimy do wrażeń muzycznych. Obydwa telefony oferują gniazdo słuchawkowe, natomiast w Redmi Note 11 znajdziemy system głośników stereo, a w Realme 9 tylko pojedynczy głośnik na dole i to głośnik zauważalnie gorszy od tego, co prezentuje Xiaomi w Redmi Note
11. Niestety tutaj pojawia się pewien problem z transientami, czyli takimi wysokimi, wybijającymi się momentami w naszym mówieniu. One po prostu są niesłyszalne na minimalnej głośności. Mam wrażenie, jakby tam był problem albo z dostarczaniem mocy, albo przetwarzaniem tego przez głośnik. Efekt brzmi trochę tak, jakby wam się przerywała rozmowa telefoniczna. O rozmowach telefonicznych powiemy jeszcze później, tam akurat nie było żadnych problemów, ale jeżeli chodzi o taki dźwięk do odsłuchu, na niskiej głośności Realme 9 po prostu sobie nie radzi, a i też ten głośnik jest mniej donośny od systemu stereo, który jest w Redmi, no i ogólnie wydaje się być taki mniej okazały, jeśli chodzi o to, jak szeroka jest scena, którą gra. Sytuacja zmienia się nieco przy podpięciu słuchawek do gniazda słuchawkowego, bo tutaj mam wrażenie, że Realme zyskuje pewną przewagę. Na pewno obydwa urządzenia mają ciekawe korektory, które są w stanie dużo zmieniać i też zmieniać to, jak ten dźwięk będzie brzmiał ostatecznie. Natomiast takie domyślne brzmienie po wyjęciu z pudełka lepiej prezentowało się w Realme, choć myślę też, że korektor w Realme jest nieco mniej szeroki niż to, co może być w Redmi Note 11, chociaż też mam wrażenie, że ten dźwięk jakby jest jeszcze sztucznie cyfrowo doprawiany, żeby faktycznie schodził na te pasma, a nie jest to aż tak czyste wrażenie jak z faktycznym korektorem. W przypadku dźwięku wysyłanego bezprzewodowo jest remis. Tutaj naprawdę myślę, że kwestia też tego, że jest identyczny procesor i podejrzewam, że związane z nim podzespoły do odtwarzania muzyki mogą być podobne, sprawia, że tak naprawdę, jeśli chodzi o wrażenie dźwiękowe, żaden z telefonów bezprzewodowo się nie wyróżnia. Natomiast w tej kategorii muszę przyznać punkt Redmi Note 11, właśnie ze względu na to, że jego głośniki prezentują się znacznie bardziej okazale. A jak jest z wydajnością? Wszak mamy tutaj ten sam procesor, czyli Snapdragona 680. No i tutaj mogą być oczywiście bardzo różne wersje pamięciowe i jeśli chodzi o ilość RAMu, to tutaj też specjalnie bym się nie przywiązywał. I przeprowadzałem tutaj testy szybkościowe, ale drugim okrążeniem raczej nie przejmujcie się tak mocno, bo Redmi Note 11, którego mam, ma mniejszą ilość RAMu niż Realme 9, którego dostałem do testów, więc akurat drugie okrążenie nie jest tak ważne. Ważne jest pierwsze, w którym Realme 9 wygrywa, uruchamiając aplikację o parę sekund szybciej sumarycznie, ale faktycznie narzędzie do uruchamiania gier czy uruchamiania aplikacji streamingowych tutaj wypadło lepiej. No i myślę, że to jest też takie wrażenie, które towarzyszyło mi na co dzień przy korzystaniu z całego systemu, więc pod tym względem Realme 9 spisuje się lepiej. Także dlatego, że są problemy z optymalizacją Redmi Note 11. Animacje klatkują tutaj koszmarnie i faktycznie byłem wielokrotnie zaskoczony negatywnie tym, że utrzymanie płynności przy 90 Hz po prostu się nie udaje, zwłaszcza kiedy uruchomicie parę aplikacji i coś już tam pracuje sobie w tle. Po prostu coś się niedobrego stało z optymalizacją nakładki MIUI i Realme zwyczajnie spisuje się lepiej, dlatego że popełnia mniej błędów. Tak, także zdarzają się przycięcia, tak, także bywają problemy z uruchamianiem aplikacji szybko, natomiast są one nieporównywalnie rzadsze. I nie zdarzyła mi się sytuacja, żeby Instagram się odpalał 7-8 sekund na Realme 9, natomiast na Redmi Note 11 niestety już tak. Co więcej, były momenty w optymalizacji Redmi Note 11, gdy sytuacja była naprawdę absurdalna. Na przykład słuchałem sobie muzyki, wszedłem do aplikacji zdjęć, ale rozmyśliłem się, nie robiłem zdjęcia i już straciłem widżet muzyczny. Aplikacja, w której słuchałem muzyki, w tym przypadku Tidal, się odświeżała, no i po prostu to wszystko wyglądało tak, jakby no, tej pamięci do używania praktycznie w ogóle nie było i to wszystko musiało się błyskawicznie resetować. Nie wiem, co się dzieje, natomiast Xiaomi jakoś specjalnie nie obdarza tego telefonu wieloma aktualizacjami i poprawkami. Tak naprawdę mam poprawki w ogóle z grudnia 2021 roku, w momencie, gdy to nagrywam, więc ewidentnie jest coś do poprawy. A gdy chodzi o gry, co nieco te różnice się zacierają. Obydwa urządzenia posiadają kompetentne narzędzia, które pozwalają wam wyłączać powiadomienia, czy uruchamiać nagrywanie, czy też uruchamiać pewne aplikacje w okienku, żeby sobie coś tam podejrzeć. Tak czy inaczej, pod tym względem tak naprawdę obydwa urządzenia prezentują się bardzo podobnie i tutaj akurat bym nie wystawiał noty za to, ale ogólnie w kategorii wydajności, zarówno codziennej, jak i tej bardziej wymagającej, wygrywa zdecydowanie Realme 9. Miałem problem z ocenieniem nakładek, bo po pierwsze są to nieco podobne rozwiązania, a po drugie, jakby nie patrzeć, no dużo tutaj zależy od preferencji. Natomiast to, co nie zależy od preferencji, a co warto wyróżnić, to wersja Androida, którą znajdziemy w naszych telefonach. W Redmi Note 11 mam jeszcze Androida 11, a w Realme 9 mam Androida 12, który ma bardziej zaawansowane funkcje związane z prywatnością, czy więcej opcji personalizacji. I to jest zdecydowana przewaga, podobnie jak obecność na przykład Android Auto, którego jeszcze w Redmi Note 11 nie ma. No,
liczę, że Redmi tutaj faktycznie dostanie aktualizację, natomiast mówię o tym, jak sytuacja wygląda w momencie, kiedy ja trzymam te urządzenia w dłoni, więc na pewno coś się kiedyś poprawi, ale nie wiem, czy w sumie poprawi się na lepsze. Przy nakładkach warto zaznaczyć, że obydwie można dość mocno spersonalizować, choć tutaj też przewaga Realme jest nieco bardziej zauważalna właśnie przez funkcje związane z Material U, czyli z Androidem 12. Na pewno jest nieco więcej funkcji związanych z Always On Display, no i te kolory w systemie można tutaj znacznie pozmieniać w porównaniu do tego, co dzieje się w Redmi Note 11, gdzie ta kontrola nad tym, jak wygląda całościowo system, jest nieco mniejsza. Równorzędnie traktuję kwestie aplikacji, bowiem mają one całkiem sporo funkcji, ale też nie są jakoś profesjonalne, więc pewnie będziecie sobie pobierać jakieś odpowiedniki, na przykład dyktafonu z Google Play. A jeżeli chodzi o to, co tak naprawdę tutaj otrzymujemy od producentów, no to jest to bogaty zestaw. Większość aplikacji to faktycznie są rozwiązania albo od Realme, albo od Xiaomi, które no, zaopiekują się nami w każdym aspekcie, bo mamy tutaj menedżera systemu, menedżera plików, mamy tutaj aplikacje od pogody i tak naprawdę od wszystkich aspektów, których myślę, że spodziewacie się po swoich smartfonach. Jeżeli chodzi o przeglądarkę, rozmowy i SMS-y, to tym zajmuje się Google i to jest identyczna sytuacja w obydwu urządzeniach. Muszę jednak zaadresować parę problemów, które miałem z nakładką MIUI 13, a które nie zdarzyły mi się na nakładce Realme UI. Chodzi mi przede wszystkim o problemy z powiadomieniami. Gdy pojawiało mi się powiadomienie z Messengera na Realme, no to było to niemalże błyskawiczne. Natomiast w przypadku Redmi Note 11 musiałem czekać. Czasem te powiadomienia nie przychodziły. Czasem te powiadomienia przychodziły kaskadą i po prostu atakowały mnie 10, 12 uderzeniami i wibracjami. I to też nie jest dobra sytuacja, bo chyba nie o to chodzi w powiadomieniach. Podejrzewam, że ma to połączenie z polityką oszczędzania energii. O baterii powiem Wam jeszcze później. No i nie sposób nie wspomnieć o reklamach, które znajdują się w MIUI 13. Tutaj zdają się one czasem być całkiem uciążliwe. W aplikacji muzyki na przykład mamy je zamiast okładki utworu i to już mnie trochę wkurza, bo jednak nie wydajemy małych pieniędzy na ten telefon. Te reklamy mogłyby być bardziej subtelne. Pojawiają się one też na przykład w funkcji, która skanuje każdą aktualizację aplikacji i myślę, że to nie jest do niczego potrzebne, bo tak naprawdę te zabezpieczenia są po pierwsze testowane przez Google, po drugie mogłyby być bardziej testowane w tle. Wydaje mi się, że Xiaomi się chwali tym, że sprawdza te wszystkie aplikacje właśnie po to, żeby móc tam wpakować reklamy. Reklamy, które znajdują się też na przykład w menedżerze urządzenia, gdzie możemy szybko skasować pamięć. Nie chodzi mi o ten menedżer, który jest wysuwany spod gestu albo spod przycisku, natomiast o taką ogólną aplikację do zarządzania takim dobrym stanem telefonu. Nieco trudniej posługiwało mi się też ruchomymi okienkami, które możemy otworzyć na innej aplikacji. Faktycznie w Realme wydaje się to być bardziej responsywne. I to są takie rzeczy, które jak dla mnie, z perspektywy użytkownika, gdybym miał używać telefonu przez długi czas, przechyliłyby szale na korzyść Realme, tak więc Realme dostaje tutaj za nakładkę Realme UI punkt. W przypadku modułów łączności wystawiłbym remis, gdyby nie problemy z GPS-em, jakie miało Redmi Note 11. Niestety, nie wiem w sumie dlaczego, ale po prostu telefon nie zawsze wie, w jakim kierunku idę i gdzie dokładnie jestem, na przykład po której stronie ulicy. Spodziewałbym się, że jednak na ulicach większych miast, tak jak we Wrocławiu, nie będzie z tym problemu, a jednak tak się dzieje. No i tutaj Realme 9, jeżeli chodzi o to właśnie jak to wygląda, to jest to bezproblemowo. Zresztą, jak na przykład odpaliłem sobie Pokémon Go, to cały czas mój ludzik sobie chodził, a w przypadku Realme tego problemu nie było. Jeśli chodzi o resztę związanych z modułami łączności rzeczy, nie było kłopotów w obydwu urządzeniach. Bluetooth działa raczej bezproblemowo. W przypadku Redmi Note 11 zdarzało mu się bardziej mieć problemy, jeśli chodzi o parowanie urządzeń. Z drugiej strony mam wrażenie, że robił to nieco szybciej, jeśli oczywiście wszystko działało. No i Wi-Fi tutaj działa bezproblemowo, jest Wi-Fi w standardzie 5. Mamy NFC do płatności zbliżeniowych, które działa na obydwu urządzeniach. Tak więc w modułach łączności w sumie nie jest to aż tak duża wada, ale jednak muszę przyznać punkt Realme. Gdzieś po prostu ten telefon się spisywał nieco lepiej. A co gdy chodzi o zdjęcia i filmy? No, w Realme na przykład mamy 108-megapikselową matrycę z tyłu, a w Redmi Note 11 postawiono na 50-megapikselowe rozwiązanie. Oprócz tego mamy aparaty ultraszerokokątne, mamy aparaty makro i także sensory wspomagające zdjęcia portretowe i także kamery do selfie, więc na pewno można sobie tutaj dużo porównywać. Ja porównuję aplikacje i zauważam, że w sumie jest tylko jeden aspekt, którym aplikacja Xiaomi wygrywa nad aplikacją Realme. Chodzi mi o tryb profesjonalny dla wideo, który jest tutaj po prostu bardziej spójny. W przypadku Realme mamy tak naprawdę dedykowany tryb,
którym ogromnym plusem jest to, że możemy zmieniać parametry w trakcie nagrania, natomiast nie jest dużym plusem to, że jesteśmy zmuszeni do nagrywania tego wideo w jednym formacie, czyli 21:9, co jakby nie patrzeć, nie zawsze się przydaje. Ale Realme ma też na przykład taką przewagę, że zdjęcia 108 megapikseli może rejestrować z użyciem sztucznej inteligencji, która będzie poprawiała parametry. Natomiast ta sztuczna inteligencja w obydwu telefonach nie spisuje się jakoś rewelacyjnie, co prawda w części zdjęć faktycznie je rozjaśnia, ale też dodaje za dużo kolorytu, ale tu już porozmawiajmy o ogólnej jakości zdjęć i o przewagach, jakie Realme 9 wydaje mi się umiejętnie wykorzystało, by robić lepsze zdjęcia od Redmi Note 11. Przede wszystkim mamy tutaj szersze pole widzenia i widać, że ten obraz, który rejestrujemy z naszego głównego obiektywu, nie jest aż tak agresywnie przycięty. Ten kadr jest większy i czasem to się po prostu przydaje. Niekoniecznie musimy korzystać z obiektywu ultraszerokokątnego, bo ten bywa w niższej jakości, a w głównym obiektywie Realme po prostu zmieścimy więcej rzeczy. Dodatkowo matryca w wyższej rozdzielczości daje lepsze możliwości, gdy chodzi o zoom. Te zdjęcia z podwójnym czy potrójnym przybliżeniem po prostu wyglądają lepiej. No i tutaj oczywiście Xiaomi mocno się starało, natomiast ja wychodzę z założenia, że jeżeli mamy patrzeć na szczegółowość, no to tutaj Realme zdecydowanie wygrało. Jeśli chodzi o kolorystykę, dużo zależy od zdjęcia. Bywają momenty, w których zarówno jeden, jak i drugi telefon po prostu robi nam, no nie wiem, jakieś takie bardzo przekoloryzowane zdjęcie. Ale myślę, że jeżeli chodzi o balans bieli, jeżeli chodzi o HDR, na podglądzie wszystko lepiej wygląda na Redmi Note 11, ale po zrobieniu zdjęcia i po przetworzeniu lepiej prezentuje się to, co widziałem na Realme. Różnice nie są diametralne, ale na pewno są zauważalne, gdy już na przykład sobie zgracie zdjęcia na komputer. Realme 9 wydaje się też być pewniejszym wyborem, bo prawda, zdjęcia z Redmi Note 11 potrafią być czasem jaśniejsze, ale wtedy też temperatura barwowa mocno skacze i po prostu są to zdjęcia zbyt ciepłe. Jeśli chodzi o Realme 9, miałem większą pewność przy robionych zdjęciach, że otrzymam mniej więcej ten sam profil kolorystyczny. Oczywiście mniej więcej, no bo czasami faktycznie każdy telefon może się pogubić. Tak więc na co dzień, jeśli chodzi o przepalenie, jeśli chodzi o HDR, jeśli chodzi o szczegóły, Realme faktycznie ma lekką przewagę. W przypadku zdjęć nocnych myślę, że żaden telefon nie dominuje nad innym, no po prostu nie są to najlepsze telefony do zdjęć nocnych, ale w takim budżecie i tak robią akceptowalne zdjęcia i faktycznie, jeżeli nie będziemy przyglądać im się z bliska, to nie zobaczymy tego wysokiego poziomu szumów, a może nawet się to będzie podobało. Tryby nocne myślę, że robią swoją robotę, faktycznie potrafią rozjaśniać zdjęcie. W przypadku Xiaomi jednak zmieniają temperaturę barwową i te zdjęcia są z kolei czasem zbyt zimne i to jest też zaskakujące. Ale ostatecznie mam wrażenie, że jeżeli chcemy bardziej zgodne z rzeczywistością zdjęcia, to ponownie wybierzmy Realme 9. A przy zdjęciach z ultra szerokokątnego obiektywu nauczyłem się, by nie oceniać zdjęcia przed wgraniem go na komputer, bo na Redmi Note 11 wszystko wyglądało obiecująco, ale potem zobaczyłem trawę na tych zdjęciach i faktycznie przy ultra szerokim kącie wygląda to wszystko zauważalnie gorzej niż na Realme 9, który ma, no myślę, nieco lepszą jakość, ale też nieco gorsze kolory. Na pewno te zdjęcia są nieco bardziej sprane i bardziej wyblakłe, a w Redmi Note 11 w dalszym ciągu potrafią być całkiem nasycone, natomiast tutaj ponownie nie ma jakichś dużych przewag, ale w tym przypadku myślę, że lepiej mieć zdjęcia, które nie wyglądają tak, jakby doszło do jakichś błędów przetwarzania. Jeśli chodzi zaś o dodatkowe aparaty makro do skreślenia, może nieco lepiej w Redmi Note 11 wygląda, ale te zdjęcia nigdy nie były i nie będą raczej rewelacyjne z tych 2-megapikselowych matryc. Gdy chodzi o portrety, też lekka korzyść na rzecz Redmi Note 11, ale są to tak naprawdę niuanse. Czasami ten kolor skóry jest lepszy i faktycznie te odcienie, które zostały dobrane do zdjęcia portretowego, prezentują się po prostu przyjemniej dla oka, co myślę w zdjęciach portretowych jest jednak ważne. Realme idzie w stronę bardziej naturalnego odtworzenia tych zdjęć. Ogólnie Realme idzie w bardziej wyostrzone zdjęcia z niższą temperaturą barwową i przez to czasem te zdjęcia wyglądają na mniej przyjemne, ale jakościowo wydaje mi się, że na przykład w przypadku przednich zdjęć jest to ten sam poziom i faktycznie to nie jest tak, że jeden z telefonów dominuje nad drugim. Myślę, że nie powinniście kierować się tym kryterium. W przypadku wideo ponownie dałbym punkt Realme 9 właśnie za to, że widzimy więcej i wydaje mi się, że widzimy w lepszej jakości. Zdjęcia z Redmi Note 11 były mocniej kolorowe, wideo także jest na pewno bardziej nasycone, ale wydaje mi się, że nie jest to w żadnym stopniu naturalne, za to szczegółowość po prostu prezentuje się lepiej na Realme. Dodatkowe tryby, no raczej nie są specjalnie godne zapamiętania, jakość tego wideo spada zauważalnie, slow motion na żadnym z tych dwóch urządzeń na przykład nie wygląda dobrze, więc jeżeli mielibyście się kierować wideo, to chyba raczej nie wybralibyście żadnego z tych dwóch urządzeń, ale gdy chodzi o zdjęcia, to na pewno
Realme 9 ma kilka przewag, które Redmi Note 11 niekoniecznie nadgoni, no bo po prostu technicznie wydaje się być nieco bardziej ograniczone. Redmi Note 11 odzyskuje punkty, gdy chodzi o baterię. Teoretycznie mamy w obydwu przypadkach pojemność 5000 mAh, jednak gdy przeprowadzałem testy, które tutaj na przykład widzicie, czyli godzina oglądania wideo na YouTube z maksymalną jasnością, z tylko Wi-Fi i jeżeli chodzi o dźwięk, to tam było chyba 20% głośności na obydwu urządzeniach, no to tutaj wydaje mi się, że po prostu lepiej spisuje się Redmi Note 11, no bo mamy 91% po godzinie takiego oglądania wideo, a 87% baterii zostało na Realme. Jeżeli chodzi o na przykład granie przez pół godziny, niezbyt aktywne, bo nie grałem w te Pokémon Go, no to tutaj też była różnica, nieco mniejsza, akurat Redmi Note 11 miał 96% baterii, a Realme 9 95% i chwilę po zakończeniu nagrania 94%. A gdy chodzi o zużywanie energii w trybie czuwania, no to Realme także zużywają nieco szybciej. Z drugiej jednak strony przypominam Wam, że był problem z powiadomieniami. Faktycznie nie wyświetlały się one na Redmi Note 11, więc podejrzewam, że Xiaomi ma bardzo restrykcyjną politykę, gdy chodzi o oszczędzanie energii, które jest wgrane w system. Oczywiście możemy zmieniać parę ustawień, natomiast no myślę, że po prostu pewnych rzeczy nie da się zmienić, bo te powiadomienia ciągle mi nie przychodziły. Ale gdy chodzi o czasy ładowania, to tutaj co nieco wygrywa Realme, które jest w stanie naładować się 10 minut szybciej, konkretnie w 75 minut. Xiaomi w reklamach mówiło, że jest w stanie naładować te baterie w godzinę, ale niestety zajęło mi to 85 minut, a więc wolniej niż w Realme 9. Mimo wszystko tutaj punkt pójdzie do Redmi Note 11, bo jakby nie patrzeć, długo działająca bateria będzie ważna dla wielu użytkowników. No i podsumujmy sobie. Realme 9 to przede wszystkim lepsze wykonanie, lepsze zdjęcia i lepsze wideo. No i też myślę, że mniej problemów z systemem i wydajnością. A w przypadku Redmi Note 11 mamy telefon z lepszymi głośnikami i lepszą baterią, ale też sprawiający masę problemów, gdy chodzi o oprogramowanie, więc w sumie nie wiem, czy to się jeszcze nie zmieni, czy na przykład bateria nie będzie działała gorzej. Ostatecznie uważam, że obydwa modele są ciekawe, ale Realme 9 będzie lepszym wyborem właśnie ze względu na mniejszą problematyczność. W przypadku Xiaomi Redmi Note 11, no tutaj zdarzają się kłopoty, które mogą dla kogoś dyskwalifikować to urządzenie, więc chyba lepiej pójść bezpieczniejszą, ale też i odważniejszą, na przykład jeśli chodzi o wygląd, opcję. To wszystko w tym materiale, mam nadzieję, że nie było zbyt długo i oczywiście zapraszam Was gorąco do komentarzy, gdzie możecie podzielić się własnymi opiniami. Być może posiadacie już któreś z tych urządzeń, więc chętnie bym zobaczył, co Wy o tym myślicie po Waszym codziennym korzystaniu, a teraz zapraszam Was też do subskrybowania i zostania z nami na dłużej. Cześć!